Akcja. Wideo z lasu, odcinek, nie pamiętam już który. Odsłona zimowa, wersja popołudniowa, razem z córką. Dzień dobry, w kolejnym wideo z lasu. Dzisiaj wersja popołudniowa, zazwyczaj nagrywam rano podczas mojego biegania, a dzisiaj ze spacerku z córką i z pieskiem. I chcę dzisiaj poruszyć temat strachu, ale nie takiego strachu, jak to oglądamy w horrorach, nie takiego strachu na zasadzie boję się iść do lasu, bo mnie zaatakuje stado wilków albo niedźwiedź, chociaż nie miałem jeszcze do czynienia z takimi zwierzątkami. Nie no, nie zaatakowało mnie. Raz po prostu spotkaliśmy stado dzików, aczkolwiek nie w lesie, a w mieście. Co prawda opuszczonym mieście, tak? Prypeć, okolice Czarnobyla. Ale nie o tym dzisiaj. Właśnie nie o taki strach mi chodzi. Chodzi mi o strach, który paraliżuje nas do zrobienia ze swojego życia arcydzieła. O, tak cytując Fryderyka Karzełka. Strach, który właśnie paraliżuje nas do życia na pełnej petardzie, na pełnej mocy życia takiego, jakie byśmy chcieli, ale boimy się. Boimy się podjąć jakieś decyzji, ponieważ boimy się najczęściej, że coś nam nie wyjdzie. Boimy się, że sobie nie poradzimy. Bardzo często boimy się tego, co powiedzą ludzie, co sobie inni ludzie pomyślą na ten temat. I to jest najbardziej przerażające według mnie, bo sam przechodziłem taki etap w swoim życiu i myślę, że każda osoba, która gdzieś wchodzi w dorosłe życie, wychodzi ze szkoły, wychodzi tam z dalszej edukacji, wchodząc w życie dorosłe, jest troszeczkę, może nawet nie troszeczkę, sparaliżowana tym życiem, tą trudnością w życiu, że trzeba sobie tak tutaj ciężko radzić, ale nie tylko. Myślę, że ma tutaj duże znaczenie nasze wychowanie i nie tylko przez rodziców, ale takie społeczne, tak? Szkoła i tak dalej. No nie będę teraz w to wnikał, jak system szkolnictwa działa. W każdym razie przerażające jest to, że się boimy, tego, co sobie pomyślą o nas inni ludzie, bo kiedy tak przeanalizujemy sobie na spokojnie, dlaczego się tego boimy i dlaczego przez takie coś, przez taki wewnętrzny strach często nie robimy tego, na co byśmy mieli ochotę. Nie robimy odważnego kroku, który mógłby nasze życie wznieść na inny level. Bo właśnie, bo co powiedzą inni ludzie? Boimy się niestety wykraczania, wyjścia z szeregu. Według mnie jesteśmy ludźmi, którzy, oczywiście nie wszyscy, ale jesteśmy ludźmi, którzy gdzieś lubią być w tym otoczeniu podobnych do siebie ludzi, a jako że najwięcej podobnych ludzi jest tak zwanych zwykłych, standardowych, zauważcie sobie to, że gwiazdy, tak, które podziwiamy, a coś tam celebryci, jacyś aktorzy, jacyś założyciele megakorporacji, tak? Facebook, Microsoft, Apple i tak dalej. Podziwiamy tych ludzi. Natomiast to są jednostki, które się wybiły, które gdzieś zrobiły właśnie coś inaczej, które wybiły się z tego tłumu. Cały ten tłum się temu przygląda i przyklaskuje. A może by chcieli podobnie? Marzymy o takim życiu, właśnie. Marzymy o takim życiu. Oczywiście teraz mi dużo ludzi zarzuci. Nie, ja o takim życiu nie marzę. Gdzie tam gwiazdy to mają przerąbane? Tu wszędzie telewizja, tu jakieś afery, narkotyki, za dużo pieniędzy. No tak sobie to tłumaczymy. Nie znając tak naprawdę życia prywatnego tych gwiazd, czytając gdzieś tam w jakichś śmiesznych gazetach czy portalach pudelkowych i tak dalej. Natomiast my się boimy wychylić z nosa, boimy się spróbować czegokolwiek nowego. Nie wiem, jak będzie słychać, bo wieje wiatr. Boimy się spróbować czegokolwiek nowego.
Ja się odważyłem, nie teraz, żeby się chwalić, bo nie ma czym się jeszcze pochwalić, ale odważyłem się nagrywać wideo, gdzie na początku, jak sobie przypomnę początki, ja nagrywałem kilkusekundowe czy minutowe wideo, po czym odtwarzałem to, chwytałem się za głowę i wyrzucałem to do kosza. Świat tego nie ujrzał. Ale gdzieś tam, po wielu próbach, przełamałem się. Myślę, że pomogły mi w dużym stopniu tutaj książki, gdzieś tam jakieś filmy, czy to Mateusza Grzesiaka, czy coacha Majka, czy Fryderyka Karzełka. Gdzieś ta edukacja, taka już poza systemem szkolnictwa, gdzieś ta edukacja zaowocowała i spowodowała, że pozbyłem się tego takiego strachu. Może nie do końca, bo to jednak wymaga czasu treningu i gdzieś tam w człowieku siedzi zawsze jakaś cząstka, jak to nazwać, jakiegoś takiego wstydu, jakiegoś takiego wewnętrznego poczucia, bo ludzie się patrzą, ale niech się patrzą, niech się przyglądają, niech gadają, bo ludzie zawsze będą gadać. I ja między innymi właśnie w ten sposób pozbyłem się tego myślenia takiego, bo co ludzie powiedzą? No bo ludzie zawsze będą gadać, cokolwiek bym nie robił. Jeżeli pójdę w prawo albo w lewo, to ludzie i tak będą gadać. Nigdy nie zadowolimy wszystkich. Zawsze będzie jakaś strona, która powie: nie, to nie tak, Łukasz. Ja fotografując śluby, często to powtarzałem parom młodym, które no, obawiały się właśnie, jak zadowolić obie rodziny, jak zadowolić wszystkich gości na weselu. Ja zawsze powtarzałem, że nigdy nie zadowolicie. Czy to pod względem jedzenia, czy to pod względem muzyki, czy pod względem zdjęć. Tak samo jako fotograf, nieskromnie powiem, mimo że robiłem ładne zdjęcia, odpisowane, przemyślane, dobrze obrobione, to pojawiały się również głosy krytyki. Nie, kto będzie chciał takie zdjęcia? No jeżeli ja bym wziął sobie te słowa do serca i powiedział: no nie, coś chyba z tymi zdjęciami jest nie tak, bo tutaj ktoś mi powiedział, że to nie tak, że krzywo, że złe kolory, że za mało kolorów, że czarno-białe i tak dalej. I ludzie się poddają. Ktoś coś powie i skreślamy swoje marzenia. To jest bardzo przykre. Dlatego, kończąc mój wywód, bo wspinam się pod górę z wózeczkiem, pchając go, piesek mi nie chce pomóc, dyszę, ale skończymy to wideo. Dlatego na koniec chciałbym tylko, żebyście sobie przeanalizowali swoje myślenie pod tym kątem. Każdy ma jakieś tam skryte marzenia, każdy chciałby w życiu czegoś spróbować, czegoś nowego, czegoś innego, ale się boi. Przestańcie się bać do cholery. Przestańcie, bo okej, wydaje nam się dzisiaj, mamy, nie wiem, 20, 30, 40, 50 lat, wydaje nam się, że jeszcze mamy dużo czasu, ale kiedy przyjdzie ten moment, że siądziemy, może nawet nie siądziemy, ale legniemy na tym łożu śmierci, to wtedy się mocno zdziwimy, bo przyjdzie taki Pan Śmierć albo Pani Śmierć, spojrzymy mu w te czarne oczodoły i powiemy: ale jak to? Ja jeszcze chciałem w życiu tyle rzeczy spróbować, ja jeszcze mam w planach to i to. Ale śmierć się tylko uśmiechnie i powie: zbieraj manatki, lecimy. Koniec tego pięknego życia. No i co wtedy zrobimy? Nie zawrócimy czasu. Nie poprosimy Pana Śmierci o dodatkowe 2-3 lata życia. Tylko się skończy. Trochę takie straszenie, ale no, przemyślcie sobie to pod tym kątem. Że tym optymistycznym jakże akcentem kończę. Nie bójcie się. Nie bójcie się robić tego, na co macie ochotę. Czego chcecie spróbować. Odwagi wam życzę wszystkim. Do następnego wideo z lasu albo skądś indziej. Cześć!